131 odcinku Promyka Nadziei Mahmud odnajdzie Ipek. Dojdzie do kłótni i w pewnym momencie padnie strzał. Sprawdź, co się wydarzy w 131 odcinku serialu Promyk Nadziei. Promyk Nadziei, odcinek 131, w piątek, 15 października 2021 roku, o godzina 17.15 w TVP2. Sprawdź program TIFF. Mahmud Fatih Bati wciąż szukał Ipek Gulsa Eide, nawet u Omera Fatih Ayan. W tym czasie Ipek dotarła do domu w górach, gdzie postanowiła skończyć ze sobą. Próbowała się powiesić. W ostatniej chwili uratował ją Omer. W 131 odcinku serialu Promyk Nadziei Nezli Yon Esin Tsivanji łudzi się, że kolejna ciąża pomoże jej otrząsnąć się po tragedii. Tymczasem Suheyla Hande Arisoy mówi przy Peri Elif Tili i Bahar Izabela Damla Guvenilir, że Omer w ogóle nie interesuje się nią i dzieckiem, tylko dba o Ipek. Mahmud domyśla się, że Ipek uciekła do domu Omera w górach. Jedzie tam, zaczyna się kłótnia i pada strzał.